Witajcie znowu. No i tak, już jestem we Francji. Jest taki upał. Przed chwilą siedzieliśmy w korku, naprawdę. Jest taki korek. No, chciałam najpierw ten sobie wyjechać na wieżę Eiffla, ale taka była kolejka, że tam się chyba 2 godziny czeka. Chyba było z 1000 ludzi przy tej kolejce, naprawdę. I teraz idę samochodem do hotelu i wam oczywiście pokażę ten hotel. Jest teraz ze mną mama. I teraz jedziemy do hotelu. To się widzimy w hotelu. Pa! Idę do hotelu z parkingu. Nie, to bo tutaj jest ten taki guziczek specjalny. Bo musieliśmy przejść przez bramę normalnie i mogliśmy szukać miejsca parkingowego, no i nagle znaleźliśmy. Tutaj się gdzieś przyciska, jakiś guziczek. A nie, tutaj. Why? Trzymaj się. No, popniosa. Już. Nie mam silnika. Ola, nie ma. A. Idziemy. To jest tam. Teraz wam pokażę, jak mam hotel. Więc okej, już jestem w hotelu. No i teraz wam pokażę moje łóżko. To jest fajne, super, śniadanie. Dobra, już wam pokazuję. Więc to moi rodzice śpią. Na takim łóżku, jak wam mówiłam. A tutaj się wchodzi pod drabinicę do mojego łóżka. Tam. A tutaj są jeszcze wieszaczki. Tam jest telewizorek. To jest moja walizka. No to jest takie fajne krzesełko. I można sobie tutaj usiąść w ogóle. I tutaj jest widok na Paryż. Tam. Tylko to jest akurat za szybą, ale... Ale rzekę widać. No, rzekę widać. Ale niestety wieży Eiffla nie widać, bo za daleko jest. Ale w samym Paryżu sobie wynajęłam hotel, bo fajnie. Będę mieć to wszystkiego blisko. No. Nie. Ale fajne łóżko. Fajne. Tutaj moi rodzice żyją. A to jest telewizorek. Mówię, te X są fajne, bo klimat jest wszystko. Spodę. Wow. Niech bardzo miała pobitkę. Ale fajnie się schodzi. Malutkie te pokoiki. Co? A tutaj jest lustro. To są malutkie. Nieraz nie będziesz tego, to by postawić z magnetem. Ale zobacz, możesz się. Wiem, nagrałam widok z okna. I teraz się zapytać o to metro, co? Tu jest pod portem Brazylii. Tu jest jeszcze. Jeszcze wam pokażę jeszcze raz widok. Tam jest Stefano. Dziękuję, że załatwiłem po angielsku. No, no. No chociaż pierwszy raz nam się no i... Coś tam kumałam, co ona mówi, ale... Ale chyba też mówi, nie? Znaczy, że więc widzimy zdanie, się za chwilę. Nie wiem, o co chodzi. Ale a tutaj są takie flaszkowe szopki. Więc tutaj mam taką fajną poduszkę. Korba albo poduszka. Takie dwie. O, mój tata mi wylosował. Takie fajne. O, to jeszcze dalej. A ta jeszcze była jakaś torba, nie? No jest torba. Aha, no to pokażę. No chyba dosyć mocna. Nie wiem. Z Francji. Z Francji, więc pamiątkę pierwszą. Już miałam z pamiątki pakować. No. A no właśnie, nie będę musiała brać kartonu. Może kupić, albo z dwa. O,
ten samochód dobrze tam stoi. Fajnie, nie? Zibis. Może to jest 200 zł, ale przynajmniej masz święty spokój. Tam, tam, tam. Nie, nie o to chodzi, ale... I takie fajne dwie produkcje, one są razem uchwywane i później je kładziecie na łóżko i tak macie mięsko. Takie jaśki, ja to mam. I to dostałam. A to jest święty.